Ja w rzeczywistości może chodzić gorzej nawet. No bo nie zapominajmy o asasynie na Intel Axiom Masters, których widziałem. No. Dwie klatki. Czy asasyn to już gra z tak zwanego serii gry jako usługa? Nie. Zdecydowanie. Zdecydowanie my tu z niem. Jedyna zła rzecz, o której można powiedzieć na temat Ubisoftu, to to, że wydają niedopracowane gry, które technikaliami kuleją. A jeśli chodzi o takie mikropłatności, to no, nie różnią się specjalnie od innych większych wydawców. No. Dobra, jednak z klatkami jest tak samo. Nie ma wydania klatek, po prostu dodali DLC. O 3 klatki za mało, do 5 nie mam klatek. Nie, nic się nie zmieniło, niestety nic się nie zmieniło. Oznaczę sobie znacznik. Okej. Okay. Pyk. Przy okazji powiem coś na temat. Gdzie jest moja płotka w ogóle? O, tu jest moja płotka. No właśnie, o tym mówiłem. Poznajcie moją płotkę, która się naprawi za jakieś kilka sekund, bo oczywiście no. Ubisoft no, ma problemy z naprawieniem swojej gier. Ale czy Assassin's Creed. O, dziękuję. No. Znaczy Assassin's Creed Origins jest usługą, zdecydowanie. To jest po prostu gra single player, gdzie no, możemy kupić nie tyle skórki, co specjalne bronie, które wyglądają, nie wiem, inaczej. Inne konie, na przykład zamiast zwykłych koni możecie mieć takiego piekielnego konia, możecie mieć jednorożca, możecie mieć pedalskiego gryrozca, możecie, nie wiem, walczyć przy użyciu katany, jak na przykład ja tu sobie wykupiłem, możecie walczyć przy pomocy, nie wiem, mumii. To są tego typu mikropłatności i oczywiście te bronie, czy też przedmioty, które możemy kupić, są przedmiotami takimi, powiedzmy, troszkę nie tyle premium, co przedmiotami rangi legendarnej czy też epickiej, bo tu nawet pokażę na chwilę na wyposażenie, bo mamy trzy rodzaje uzbrojenia: legendę, unikat i taki podstawowy, nie wiem jak to się nazywa, taki niebieski. Znajdę to może, byłoby fajnie, bo ostatnio wszystko też powyprzedałem. Nie. No. Mam, powiedzmy, od najniższego niebieski, później fioletowy i złoty, czyli legendarny. Spory broni tych, które możemy kupić, są te złote, czy legendarne, czyli najlepsze. Ale można też kupić bronie, powiedzmy, troszkę taniej, bronie unikatowe. Pytanie, czy to jest pay to win? Nie. Kurde, bajeku. To nie jest zdecydowanie pay to win. Ponieważ może nie te same bronie możemy wydobyć z trzy gry, ale możemy legendy wydropić normalnie grając. Także jakby na przykład, nie wiem, bronie. Jakby na przykład te bronie były, powiedzmy, niedostępne w czasie gry, albo były tak ciężkie, dostępne, taki, jakby wymagały tak dużo grindu, no to jak najbardziej można by to uznać za pay to win. I tak troszkę chamsko, grindersko, jak to było w przypadku Shadow of War. Ale nie, to nie jest. Po prostu jak chcesz, to możesz taką broń znaleźć. Wystarczy, że będziesz chodził po tym świecie i będziesz szukał. Bo na przykład pokażę wam przykład. Gdzieś tu wejdę. O! Przykład łowców. Łowcy są trochę trudniejszymi przeciwnikami niż normalni. To są tacy jakby mini bossowie, albo w zasadzie bossowie, z którym jak się mierzymy. Znaczy, których jak już pokonamy, dostajemy taką złotą broń. Także złota broń nie jest jakaś ciężka do zdobycia, wystarczy pograć trochę dłużej. Przecież pograć. Pograć troszkę w bardziej wymagającej misje, żeby je zdobyć. Także no, to jest zdecydowanie nie spoiler. Więc te mikropłatności nie są. Gdzieś była niebieska, ratować widowisko, tak. Ale no wiesz o co chodzi. Non li te ibi! Siste! Non muovere!
Także jak mówię, no tu nie ma takiego chamskiego pay to win. Wszystko, no... Bronie legendarne, złote, może zdobyć w trakcie gry. Czasami nawet lepsze, niż są sprzedawane, pokazywane w tym sklepie. Po prostu różnica jest jedynie taka, jak już mówiłem, że no, te bronie wyglądają inaczej. Są takie by ekskluzywnie śmieszkowe? Jakoś tak. Znaczy nie, nie, to zdecydowanie jest pay to win. I to też nie jest zasługa. Akurat Ubisoft wydaje, jest porządna swoimi grami w granicach rozsądku, tak powiem. Okej, dowódca z głowy. O, na przykład, zobaczcie, załatwiłem teraz dowódcę, czyli na przykład wyższego rangą żołnierza i dostałem legendarną broń. Także wystarczy, że troszkę dłużej pogramy, nie wiem, żeby zdobyć jaką broń. I coś jeszcze miałem mówić, pisaliście. Zobaczcie, nie pisaliście, ale ja chciałem coś powiedzieć, tylko nie wiem co. No, nieważne. Nieważne. Dobra, jak załatwię tylko, ten obozowisko. Nie tylko załatwię to obozowisko, no ale... powiem, jaki mam plan i co miałem na myśli... wcześniej. O nie, to jest ten silniejszy. A nie, to nie jest ten silniejszy. O lol. Nie, bo zdarzają się tacy kapitanowie, czy dowódcy, którzy są zdecydowanie silniejsi od pozostałych. Bo na przykład, nie wiem, takiego przeciętnego kapitana, dowódca, jak jest, powiedzmy, na twoim poziomie, to zabijesz go na hita z ukrytego oszcza, ale są, czasami zdarzają się tacy dowódcy, czyż kapitanie, ci wyższy rangą żołnierze, którzy no nawet, jak ich zaatakuje z ukrytego oszcza na swoim levelu, to nie zginą. Oni są tacy ciężko opancerzeni, to są takie chodzące czołgi, których nie zniszczysz w normalny sposób i musisz ich no, na kilka razy podchodzić. Bo oni cię zabiją albo na jednego hita, albo na dwa hity, a ty musisz ich tak obijać i obijać. To niezależnie, czy oni mają wyższy poziom, czy są na tym samym levelu. Także... miałem wybór, albo oglądać zajebistego memicznego streama z nauki podrywania loszek, albo tego streama. Doceniam, że tutaj jestem. Doceniam go. I co? A dostać na złość. Dlaczego nie chciałeś zabić go? Halo? Dobra, wiepka z tobą. Ogarnę do końca obozowiska, zostało mi 3 artefakty do zdobycia i zabić zabójstwo jednego kapitana. Także to jest troszkę takie easy peasy. No i tak jak mówiłem, no zapraszam was do zobaczenia poprzednich VOD. Poprzednie VOD dla syna, bo na przykład na przedostatnim, który jest teraz na obecnym kanale, znalazłem coś naprawdę ciekawego i warto tego, moim zdaniem, ała, obejrzenia. No i tyle. A czy dobra, jeszcze nie tyle, bo jeszcze mi zostały dwa artefakty, trzy artefakty. On jest pod ziemią. W ogóle jakbyście nie zauważyli, dalej jesteśmy w Egipcie. Dlaczego mówię tak? Ponieważ no, jak się przesunę na to, ten teren, to on wygląda jak taki teren, nie wiem, rzymski?
przypomina mi Asas na dwójkę, czy też Białe i Chude, kiedy podróżowaliśmy. Podróżowaliśmy po tym Rzymie, po Florencji, czy Monteriggioni, Toskanii. No to jest... To tak wygląda po prostu. Nie jak na Egipt. O. Znaczy no pewnie główna zasługa jest tutaj tych rzymskich budowli, bo część mapy, przynajmniej ta ma część mapy, po której teraz chodzimy, została podbita przez Rzymian. Przecież to jest posiadanie Rzymu. Daj dalej, to się dowie, co tam będzie. Ale w sensie... jesteśmy w Monte Egipcjonia. Good, good. To ci się udało. Dawisz, co się było dalej, ale o co ci chodzi, Dezen, bo nie wiem, do czego się odnosisz. O czym ja mówiłem w ogóle. No i zdech. Dobra, no mamy to polfawory. Gdzie są? A, dobra. Artefakt jest na górze. Albem sobie, bo Actimela. A wiesz, że Actimel jest nawet spoko? A ja dzisiaj opierdzieliłem sobie bułkę. Nawet trzy bułki dzisiaj opierdzieliłem. Dobra. Jeszcze jeden artefakcik mi został. Gdzie jest ten kolejny artefakcik? Oznaczyłem go w ogóle, czy... Jeszcze nie. Jestem tutaj. A nie powinien być. Kurde, ej, Senu! Mój ptasiku. Moja ptaszynko. Gdzie latujesz? Nie, tu jest kusza. Kusza mnie, no, tak średnio obchodzi. Ej, albo jestem ślepy... Tu jest wejście jakieś. O! Mam cię. Graj po prostu, dobra, będę grał dalej. Produkują to jeszcze Actimela? Owszem, produkują. Ja za jakiś czas kupuję nawet. I don't know, ale bym ojebał. Demon, ty byś wszystko powiedzieli. Okej, okay, I'm out. Bye. Ja mam tyle bardziej realne plany ojebania czegoś, bo ja ojebał mi mleko zagęszczałem służęgot i... O Jezus! Mystus! O, ty chłop, ale mnie smaka narobiłeś. Jakie to jest dobre, teraz ja bym to opierdzielił. To mleko jest... perfecto. Jutro idę do sklepu. Przed robotą kupuję mleczko takie. Brawo, Mstów. Doprowadziłeś do tego, żeby producent mleka gostyńskiego zarobił coś więcej. Zwiększyłeś w pewnym stopniu PKB. Polskie PKB. Jesteś bohaterem. Ty, kolego. Nie palimy, latajmy. Dobra, i wracając, bo tutaj mam artefakcik jeden do opierdzielenia. Ale ja to kiedyś pierdzielam, nie tylko ty. Myślę, że wszyscy za dzieciaka jedli to aż miło. Jeden taki szczalik. No i całe. Obozowsko garnięte, nie ma 37 levela. Dobra, zerknę na wytwarzanie, nic nie mogę zrobić, szkoda, jeden punkt umiejętności też nie mogę nic zrobić, a chciałbym elitarnego łowcę odblokować, ale to 3 punkciki ode mnie wymaga, także no niespecjalnie. Ja idę to kupić, a ja to mam na chacie chyba, o kurde,
Ja bym powiedział po prostu mleko w tubce. No, niby tak. Nie, konstytucja jest wyjątkowa na złość. W zasadzie. Są różne mleka zagęszczone, takie słodziutkie. Więc w sumie fakt, fakt, dobra, fakt. Nie lekceklasz mleka zagęszczonego, słodzonego, kakaowego, gostyńskiego. No, nie jest zwykłym, tylko no, bitko Gostyń. Dobra, i co chciałem powiedzieć? Że w czasie moich podróży po Egipcie odblokowałem, no, dużo. Bardzo dużo blokowałem. To wszystko, co tutaj widzicie, zostało zrobione na 100%. No, dobra, nie na 100%, bo tak. Bo tutaj wciąż jest jeden pytanie, którego nie zrobiłem. I dopóki nie zrobię mapy, nie odkryję całej mapy, nie będę mógł tego pytanika zrobić. Poza tym, na mapie, dobra, tej mapy jeszcze nie zrobiłem, bo chciałem coś później. Na mapie pojawiają się też takie areny, gdzie możemy się zmierzyć ze słoniem. Sęk w tym, że ja chyba nie jestem gotowy. Mam 37, 6 level, nie jestem gotowy na walkę ze słoniem. Ten słoń zabija na jednego hita. Na przykład, o, tu jest kolejny obozów ze słoniem. No, nie ma szans, żeby go pokonać. Nie ma szans. Bigostyn! By the way, nowa mapa w batalionie będzie dawać klientowi PTSD. I tak ten będzie grał, bo 80 euro. Omohabit wzywa. I ja myślę, że to co ten powiedział na swoim materiale, poprzednim materiale, który widziałem jego na jego prywatnym kanale, jest całkowicie trafne. Wspomniał tam o batalionie i tam bodajże o powiecie do Battle Royale, to był ten materiał. I to, co mówił na temat batalionu, no, miało sens. Miało sens. Dobra, i wracając. Teoretycznie mógłbym zająć się misją fabularną, która jest tutaj gdzieś. Dlaczego w ogóle tak mapa się dziwnie wczytuje? Gdzie jest tutaj, w tym mieście bodajże. Ale jako że miało być to, prawdę mówiąc, nagranie VOD, ogarnę do końca Zielone Góry, Green Mountains, które zacząłem ostatnio do końca. Tych znaczników nie zostało dużo. A później się zobaczy. No, mimo wszystko tej mapy mało mi zostało. Kolejny prywatny kanał, który padnie po 2 miesiącach. Owszem, Demon. To jest prawda. Z drugiej strony kanał Cliffy Śmierci, który trwa od jakichś 3-4 lat, jeśli nie dłużej. I trzyma się dobrze. Powoli, ale no zdobywa nowych widzów. Ale to w sumie zasługa mojego lektora. Zajebiście rzuciłeś tą dzidę. Okej, okay. Hop. To Q&A. A, to Q&A. W Krysieńcie w końcu wyszło, czy nie? I ma chujowy ten Kacper Kolektor. Mówi, jakby miał się coś zdesać. No myślę, że to wszystko zależy od materiału. W niektórych materiałach faktycznie, no, jego głos brzmi, jakby miał się zesrać, a w niektórych, no, świetnie po prostu sobie radzi. No i myślę, że to też jest kwestia, nie wiem, własnego gustu, bo też znam osoby, które, no, faktycznie, tak jak ty, mówią, że, no, głos ma beznadziejny. A są ludzie, którzy no mówią, że no lepszego nie ma i nigdzie nie będzie. Także to jest kwestia, myślę, całkowicie prywatnego gustów. Czemu mój koń się pali? Bo to koniec Red Deada.
Tak, przyznaję się, wydałem 40 zł na mikrotransakcje, w Asasynie. Przestańcie mnie bić, okej? Okay? Nie, nie żałuję tego. Wypływa. 40 zł. Ale nie 30 zł samego konia. Kupiłem pakiet. Pakiet, w którym tak, był koń, była zbroja, był łuk, był miecz i tyle. Na te 4 zł zapłaciłem 40 zł. Także nie pijcie mnie. Każdy popełnia błędy. Już tego błędu nie żałuję. Chyba, że to nie są mikrotransakcje pay to win. O czym mówię i mówić będę, bo... Ubisoft podchodzi, moim zdaniem, uczciwie do kwestii mikrotransakcji. Hey, wait! No! Hey! Ha ha ha! MVP! Ja ci dam. Jesteś tak beznadziejny jak Andrzej Survive. Najgorszy z człowieka. Hej, nie jest tak źle, jeszcze nie kupiłem. Nie kupiłem żadnego save'a. Pogłębić imersję za 40 zł. No właśnie nie! Bo to, co kupiłem, nie jest w żaden sposób związane z Egiptem w największym stopniu. Więc w zasadzie tylko niższy imersję. Bo powiedzcie mi, czy w starożytnym Egipcie były katany? Czy w starożytnym Egipcie były płonące konie? Czy w starożytnym Egipcie były jakieś, nie wiem... Nie wiem... Łuki tworzone z kości penisowej diabła? No nie, nie sądzę, ale fajne. Jeszcze! O Jezus, no nie zamierzam przychodzić do obozu Konami. Nikt nie szanuje Konami, więc halo, halo. O czym my tu w ogóle mówimy? Chodź, płoteczka. Chodź, moja płoteczko. Nikt cię nie rozumie. Nikt nas nie rozumie. Idziemy stąd. Północno to szybciej, nie wiadomo. No właśnie, niekoniecznie. Musiałby być sklejowcem, że nie ma opcji. Ja myślałem, że na szczyt piramidy kamulce dowoziły ponad zekomie. A może? Apate. Kto? Nie. Odnosi się do jakiegoś zadania poucznego, które całkowicie olałem, co? I mamy tutaj obozowisko dzidowe. Dobra, jeden artefakcik znaleziony, drugi artefakcik znaleziony. Gdzie są dowódcy, kapitanowie i inne takie cholerne mędy? O, i znalazłem jednego, znalazłem drugiego. W ogóle ty masz DLC do The Last of Us? Wiesz co, ja mam dezen tą wersję zremasterowaną na PS4. A wydaje mi się, że ten remaster posiada wszystko. Także tak, chyba ma on. Jeszcze w budowie piramidy Janusz Koran Mekka. Dzięki błądzym koniom mógł przeoszczędzić na ślę, żeby
Ten moment, gdy chcecie się pić, robisz sobie najmniejszą kubkę, jaki masz. No ale po brzegi wypijasz tylko pierwszą pięcioma łukami. What? A czasami takiego energetyka piję przez godzinę. Bo są piątki na EUPS-100 i DLC jest za 16 zł. Więc to właśnie widziałem, że jest jakieś wyprzedaże na PS-torze. Które na pewno ogarnę. Ale to po wypłacie już, to już po wypłacie. No zabij go, nie uzupełnij amunicji, go zabij. Ciężko jest kogoś zabić. Dobra, kapitan z głowy został mi dowódca. Dobra, z wiadra będziesz pił. Ale za to kusi mnie, żeby kupić dodatek do Bloodborne'a, bo jest za 29 zł, z tego co widziałem. Z tego co widziałem, szybkim rzutem oka na promocję wypisane przez łowców gier. A że Bloodborne podstawka była w PS Plusie, to czemu nie? Choć teraz bardziej chciałbym, nie wiem, chciałbym w pierwszej kolejności wydać pieniążki na przedłużenie abonamentu PS Plus. Czytaj tego po tańszej cenie z dodatkiem Gran Turismo Sports. No jakoś Gran Turismo Sports samo w sobie mnie nie interesuje, ale chciałbym zobaczyć, jak działają wyścigi w PSVR. Bo jak wiemy, Gran Turismo Sports ma wsparcie dla Google. Kup cysternę. Nieźle. Język jest szalik, mogę coś ulepszyć? Nie. Nic. Dwa punkty umiejętności, wciąż brakuje mi jednego punkta. Punkciku. No dobra. W ogóle tak na ostatnim VOD offline zastanawiam się, co takiego w sumie mógłby pokazać Ubisoft w tym roku na E3, bo w sumie chyba jedyna opcja to byłoby jakieś nowe IP. Bo tak, bo nie pokażą Far Cry 5, bo Far Cry 5 wychodzi teraz. Nie pokażą Assassina, bo Assassin wyjdzie dopiero w następnym roku, więc za wcześnie byłoby na ogłoszenie gry. To nie miałoby sensu. Teoretycznie mógłby być Watch Dogs 2, ale Watch Dogs 2 też był dość niedawno wypuszczony, miał premierę jakiś rok temu, półtorej roku temu. Także no, Ubisoft teoretycznie no wyszedł się z większości tych swoich marek. Mógłby pokazać, nie wiem, Beyond Good and Evil 2 Prequel, który ma numer drugi. Mogą pokażą pewnie The Crew 2. Ale co poza tym? Nic, pewnie jakieś nowe IP. No dobra, Just Dance 2019, okej, okay, to będzie na pewno. No ale poza tym, no Ubisoft wyszedł się z każdej swojej możliwej premiery i musiałby pokazać chyba tylko i wyłącznie to, czego jeszcze nie pokazywał. Just Dance pokaże Bion, no właśnie. Kup sobie bidon, kup. Bidon? Czemu nie mogą zrobić litrowego kubka? Jakieś szoczy, zrobić litrowe. Więc to jest takie coś, demon, to się nazywa kufel na piwo. I tak, można pić herbatę, kawę z kubka na piwo. Z kufla na piwo. No, no to kurde, chłopie. It prickles with divine power. The oracle is drawing me to her. I can feel it. Apollo's lyre. Apollo, I have felt your presence in my visions, Eagle.
Apollo spoke of you. The king cried when he killed the White Heart. To może być ciekawe. For it was the tutaj mam, Zosiem chyba. Kufel też nie ma litiach. Na pewno są jakieś kufle, co mają litówki. Ewentualnie dzbanie. Mam dla ciebie pomysł. Kup sobie dzban. Nawet sobie takiego dzbana. Chyba ty tak pisnął dzbana. A jeśli ma, to i ma baj. Pisku, mówię, no dzbanka. Tak wiesz, dzbany, są takie dzbanki szklane, trochę się nie nalewa soki czy jakieś lemoniady i się polewa na przykład, nie wiem, na weselach. Kup sobie taki dzbanek. To jest pomysł, co nie? Apollo means me to find this halo of the Huntress. Mapa świata. Dobra, i tutaj wszystko zrobiłem. Mogę co najwyżej sobie ogarnąć te pytajniki, cofnąć się. I jazda. Podpisałem, że będzie kolejny Rayman na 3. Myślisz? Czy Rayman to swoją drogą, ale no fajnie byłoby pokazali coś takiego AAA, coś takiego dużego. Bo na pewno no, Ubisoft wyszyliło się z masy swoich tytułów. I no, jedyna chyba opcja to jest albo w odmrożeniu jakiejś, nie wiem, starej, martwej marki, jak na przykład, nie wiem, Prince of Persia, czy nie wiem, no, wrócenie do Splinter Cella. A tak to nie mają nic, no, mogą co najwyżej, jak mówię, wskrzeszać jakąś markę, o której wszyscy zapomnieli, którą i tak nikt nie kupi. Albo... O nie, wąż. Więcej węży. Taki biały wąż. Nienawidzę węży. Chodź, potyczka. No to Beyonda pokazano. No, Beyonda to na pewno, no, muszę jakoś zainteresowanie swoją konferencją utrzymać przez sobą. Albo sprzęt jest nowy. Może pokazam jakiś fajny litrowy kubel. Z motywem Beyonda. Ale wiecie co, coś czuję, że w tym roku mimo wszystko E3 będzie najbardziej udane. Oczywiście EA zawali sprawę po całości, tak jak rok temu. Być może nawet EA zawali gorzej niż zawalić w ogóle można. Ale za to Sony i Microsoft, pamiętacie konferencje tych dwóch firm, czy też korporacji ogromnych, zapowiadają się wyśmienicie w tym Bethesdy, gdzie mam nadzieję, że pokażą. Przecież przynajmniej pokażą teaser, wspomną coś o Skyrimie 2 albo The Elder Scrolls 6, nie wiem. Bo było fajnie, jakby coś takiego zapowiedzieli. Gorzej, jakby zapowiedzieli Skyrima na Nokia 3310. The sun god drove his fist into the mountain. Albo skubek na drugim Splinter Cell. Albo The Elder Scrolls 6 lub Starfield. Starfield? Znaczy nie wiem, może Dezen coś usłyszałem o tym, ale co to jest Starfield? Tak, tak, głupie, no ale... No, o luj chodzi. No i teraz tak popatrzcie na ten teren. Jakbyście pierwszy raz uruchomili grę, nie widzieli, że ta gra jest oparta w Egipcie, to co byście powiedzieli? Rzym? Grecja? Bo na pewno nie Egipt. Dlatego no, też coś podejrzewam, że następny Assassin, że z kolejnym Assassinem Ubisoft pójdzie po łatwości i zrobi kontynuację historii Bajeka, nazwę Assassin's Creed Origins 2, gdzie Bajek przeniesie się do starożytnego Rzymu. To jest bardzo prawdopodobne, choć
Prawdę mówiąc, chciałbym zobaczyć. Szała samonaprowadzająca. Żył i. O, nie trafiłem. Starfield, science fiction, RPG od Bethesda. Zapowiedzieli coś takiego? Było wycieka. Bethesda pokaże na E3 DLC do Preya. To już pewnie kończy. Znaczy, no słyszałem coś, no... Słyszałem coś. Faktycznie. Że jest jakiś przeciek. Być może związany z DLC do Preya. Liczę na to, że to będzie Prey 2. Albo faktycznie to mógł być samodzielny dodatek, jak w przypadku... Death of the Outsiders do Dark's. Jak się ten... Jak się nazywała ta gra? Czekaj, ta gdzieś się skradała. Arcane. Nie Death Stranding. Dishonored. Jezu, jak mógłbym zapomnieć. Wciąż czytane przy wejściu do Shopy 2018. No i czy że Creation Engine będzie w pójdzie grubo. Oj, coś czuję, że nie tyle nie pójdzie do grobu, co spróbują jeszcze raz wskrzesić. A, tu jest sobie. Aha, oni z Wem walczą. O kurde! Okej, see ya. Kurde, lew mnie goni, już mnie goni, No zobaczymy z oczym. No na razie to liczę najbardziej na Sony. Gdzie zobaczę nową grę od Sucker Punch, jakieś, nie wiem, konkretnie jakiś gameplay z Ghost of Tsushima. Tego jestem bardzo ciekawy. No jestem prawie niemal na 100% przekonany, że na konferencji Microsoftu, tak, na Microsoftu pojawi się Cyberpunk. Nie na Sony, ale na Microsoftie. Tak samo jak na Sony pojawi się nowa zmianka o kodzie, czytaj Black Ops 4. No zobaczymy. No dobra, co najwyżej EA może, nie wiem, coś zaprezentować z BFA o tytule roboczym czyż Five. No to już. Tobie. Obecnie nie zjebało jak tego. Znaczy wiesz co, jedynym minusem konferencji Sony było to, że była za krótka. Znaczy no dobra, no na razie to nie ma też co... Też nie ma co gdywać, bo no, do E3 zostało jeszcze 3 miesiące. Nie strzelaj do mnie, nie strzelaj do Polaka. Nie strzelaj do Polaka. O! Inna, konfa BTS to robiło, bo krytka, ja specjalnie wstałem. A ja miałem wstać, ale niestety zaspałem. A raczej niestety zaspałem, bo nie żałuję. Wolałem raczej pospać, niż widzieć to, co zobaczyłem na powtórce.
Za to fajnie byłoby zobaczyć konferencję Devolverków, bo no w poprzednim roku to zniszczyli system. To była najlepsza konferencja E3 ever. Ciężko będzie Devolverowi przebić tę konferencję, jeśli w ogóle będą coś robić. No ale liczę, że coś zrobią. To 30 minut. Jakbym sobie ten teren zajął się ogniem? Magia. Dobra. Hey, what? Dobra, i teraz zagwozdka, coś tu się stało. What the fuck? Niech mi ktoś wytłumaczy, co się właśnie stanęło. Czy też według słownika języka polskiego od poprzedniego roku, czy też tego roku, odzianie pawiło. Valve mogło w końcu zwać konfę. Czekamy zbyt długo. Sobie. Or this monster will flee Memphis. I need to move quickly. Or this monster will flee Memphis. Stop! I should not be seen in this area. No, poza tym zastanawiałem się w ostatnim czasie na temat tego nowego Battlefielda, bo niektórzy uważają tego Battlefielda 5, czy też Battlefielda V za kolejną grę w realiach II wojny światowej. A ja bym stawiał jednak na coś innego. Na realia, które znowu, jak w przypadku BFA 1 czy I wojny światowej, nie jest często ukazywane w grach, czyli patrz Wietnam. No, to by pasowało. Battlefield V, Battlefield 5, Battlefield Wietnam. No, przecież to by było świetne. Ja bym z chęcią zobaczył takiego Battlefielda w klimatach Wietnamu. Ale nie ma żadnej dobrej, dużej gry, która byłaby oparta na podstawie tego konfliktu. Albo na przykład Zimnej Wojny. No było wiadomo, że był Black Ops, no ale to za mało. Magia Wetterwolfki. Battlefield 5 to ma być reskin BF1 i WW2. No niestety to... No i obawiam się, że to może być prawda. Tak może być. Tworzony przez DICE America. Druga wojna światowa to łatwiej mieliby ze względu na aktualnie model z BF1. No... Byłoby o wiele łatwiej, jakby nie patrzeć. No ale zima wojna spoko temat, tylko za duży. I tak i nie. Bo teraz właśnie, jak powiedziałem, zimna wojna naszło mnie taka, nie wiem, dywagacja, pomysł, że faktycznie to może być zimna wojna, bo też według przecieku jednego, podobnie jak w przypadku Battlefield 1, kampania fabularna ma być ukazana z perspektywy kilku postaci, czyli mamy kilka takich mini fabuł. To by się w sumie zgadzało, mielibyśmy ukazaną wojnę
Wietnamie, nie wiem, jakieś misje na terenie Związku Radzieckiego. No, zimna wojna to jest nawet olbrzymie połać niewykorzystana w grach, więc byłoby całkiem spoko. O kurde, coś mnie goni. Dwa kotki mnie gonią. Rip in pepperoni. Wybacz kotku, wybaczcie kotki, ja zabiłem wam żonę i matkę i wszystko. Nie chciałem. Leave me alone. Chyba, że premium jeszcze będzie dłużej i każda paczka była poświęcona innym konfliktowi. No. To by było ciekawe. Ale bym zrobił o wojnie 6-dniowej i Bangla. A bo... była taka wojna 6-dniowa? Czy ja słyszałem, że było wiele takich krótkich wojen. Na przykład była bodajże wojna, najkrótsza wojna światowa. W ogóle najkrótsza wojna, która trwała bodajże tam z kilka minut. Także... GTA 6 jednym z bohaterów ma być kobieta. To też jest przeciek, jak na razie tylko przeciek. Ale w zasadzie to mi jakoś niespecjalnie przeszkadzałoby. Jeśli mam być szczery, to mnie nie obchodzi, że na przykład głównym bohaterem, nie wiem, jest kobieta, czarny, nie wiem, gejofil, pedofil. O ile postać jest dobrze napisana. Jeśli postać jest dobrze napisana, to może być wszystkim. Mi to rybka. Wojna izraelsko-arabska 1967. O! No ładnie. Wygooglałeś demon? Tłumystus? Czy może oboje? Wiecie, jak od tych samych ludzi, którzy zlikowali Dark Souls 3, także no... W sumie no... No dobra, no... Takim ludziom to można poniekąd ufać. Ja chcę nawet Sainzu. Oj, nie tylko ty. Z tego co widziałem, Torrent chyba nie zamierza obgrywać Saints Row 4 na strumyku jako MGSL, więc może ja obgrywam Saints Row 4. Nawet tytuł był genialny, on był świetny. Wielki Paul zawsze, na zawsze w moim sercu. I zaraz zdobył syn najwcześniej tej wojny, nie czytam o tym. O! Zaskoczyłeś mnie. Miałem flashbacka z lekcji. Widzę. Na której spałem. Okej, okay, mamy dwa artefakty. Jeden pod ziemią. W sumie spałem na każdej lekcji z historii. Ja przesupiałem każdą lekcję historii aż do liceum, kiedy dostałem naprawdę genialnego nauczyciela. Gościu tak dobrze potrafił opowiadać, naprawdę aż chciało się go słuchać. No i koniec końców skończyłem historię z piąteczką, kurde. A nigdy... This messenger was tortured by the bandits. Touching letter. A nigdy nie powiem o jej historii. Love was torn apart by oppression. Reminds me of I and myself. Poor Hapti.
I should look into this. Panie, nie strzelaj pan do niego. I should look into this. He could be in trouble. He should be easy to find with a tattoo. No dobra, ale gdzie jest dowódca? Hey, wait. Hey. Nie zauważyli mnie? Okej. Noszę wrażenie, że gdzieś tutaj będzie dowódca. Trochę dalej. I owszem, on może być tutaj. Bo to jest jeden artefakt. Dobra. Zmykam, trzymaj się stus. Poza krzywkubie, jak pisze dużo o wojnach z lat. Byłeś techniką. No byłem. Ale dobra, na górze jest. Got him lined up. People didn't sit on you when you were a child. No dobra, i wracając. Gdzie jest dowódca? Zaprowadźcie mnie do swojego dowódcy. Lecę na chwilę oglądać lekcję podjęły Fisa. Demon. No to leć. Zaprowadźcie mnie do swojego dowódcy. O, znalazłem jego dowódcę. Ups. Shit. Who did that? Okej. Got you now. Join the dead. Dobra, ale gdzie jest artefakt? On gdzieś tu był. A, tu jest. Tu gdzieś, ale jak ja tam się dostanę? Tak się dostanę. Fischau, nice. Dobra, pokażcie mi jakieś zadanka. Dobra, nie obchodzą mi te zadanka na razie. A zadań mam już około 30. Jakieś papiusy, sapiusy. Mogę coś ulepszyć? Mogę kołczan prawilności wymaksować. I okej, wymaksuję kołczan prawilności. No i teraz mogę iść w inne rzeczy. To, że kryształki potrzebuję. Dobra, i wychodzi na to, że zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Także zielone góry ogarnięte, za wyjątkiem zadań pobocznych, które z nimi się zajmę na VOD i offline. No i teoretycznie mógłbym lecieć tutaj do Kyrenajki.
Ale tego nie zrobię. A zamiast tego sobie zadanko główne. Nie ukrycia druga gabijan. I tak. Tepnę się tutaj. Ogarnę te znaczniki wzdłuż tej linii. I jakoś to odbędzie. No, także jakoś to leci. A mi powoli baterki wydaje się siadają. I choćbym chciał o czymś powiedzieć, to nie mam pojęcia o czym. Chyba już wiem, o czym mogę powiedzieć. Zgrywałem dzisiaj. Zgrywałem dzisiaj idiotę w robocie przed kumplem. W jaki sposób? Otóż, że siedzieliśmy sobie w takim, powiedzmy, pomieszczeniu socjalnym. Aż tak, pomieszczenie 2 metry na 1,5 metra, gdzie no maksimum to jest pół osoby może się zmieścić. Także siedzieliśmy tam, gadaliśmy sobie, no i w pewnym momencie, temat szedł na moją książkę, nie? Powiedziałem mu, jak wygląda w tak... Najgorzej, jak tylko potrafię. Opowiedziałem mu, o czym ta książka jest. Nawet wam powiem, jak to było. Otóż, moja książka opowiada historię złego faceta, który chciał zniszczyć świat, ale ostatecznie został Bogiem. To jest najgorzej, jak można streścić tą książkę. Tak samo jak najgorzej można streścić Harry'ego Pottera w ten sposób, że pewnego dnia pewną sierotę odwiedza obrzydły, paskudny, gruby brodacz, który mówi tej sierocie, że jest czarodziejem, a następnie zaprowadza tą sierotę w ciemny zaułek. To jest na tym samej zasadzie streszczenie. No. Miałem ogarnąć tę znajdzieczkę, schowam się w maku. W maku uwaga, z tego robi się opium, jakby ktoś nie wiedział. Coś tam miałem mówić, ale chyba wypadło mi z głowy co. Chyba nic ważnego. Lecę dalej. Zabiłem niewinne kozy. Kozy mi nic nie dały. Żadnej skóry. Zabiłem biednego flaminga. What happened here? Moments of death. Dobra. Ogarnijmy to, bo to jest też jedno zadanko. Lord of the Nile. But he's contained within a symbol that invokes Sekhet, the scorpion goddess of magic. No nie, krokusie tu są, aż dwa. O nie, one hit, one kill. O!
jesteś już zęku, a ja coś tam mówiłem i nawet nie wiem co. Też streszczałem kiuciutko Harry'ego Pottera. Nie wiem, chcesz usłyszeć? Chcesz usłyszeć, jak się streszcza najkrócej i najgorzej po niej, jak nie, co niektóre rzeczy? Zerknę w ogóle na zadanka. Na sam dół. To jest to. A, i tutaj. Looks like the pilot got away. Brzmi intrygująco. But left embalming tools. Ale nie, mówiłem tak, że no. Rozmowa dzisiaj z moim kumplem w robocie doszła w pewnym momencie na moją książkę. Chciał, żebym ją tak troszkę od niej troszkę powiedział, jakbym to skrócił, znaczy czy streścił. No i streściłem ją, mówiąc, że streszczę ją najgorzej jak tylko potrafię. Także no, moje streszczenie wyglądało dosłownie w dwóch zdaniach tak. Otóż żył sobie pewien zły człowiek, który no postanowił zniszczyć świat, a na końcu sam został Bogiem. Tak można streścić moją książkę najgorzej jak się podoba można. Z kolei podobne analogiczne streszczenie może być. Helikoptera. Otóż pewnego dnia pewien obrzydły, paskudny, śmierdzący gruba z brodą spotyka pewną sierotę, której wmawia, że jest czarodziejem. Następnie tą sierotę zabiera do dziwnego i podejrzanego ciemnego zaułku. No i skończył się stream zagrywania lachonów. No. Także tak można najgorzej streścić Harry'ego Pottera. I pokażcie mi główne zadanka, to jest to. A ja sobie w międzyczasie pójdę tutaj. Albo jak streścić Gwiezdne Wojny? Znaczy to już jest akurat z sieci zapożyczone, ale to myślę, że znacie. A mnie to przypomnę. Otóż jak streścić starą trylogię Gwiezdnych Wojen? Otóż pewna dziwna żaba rozkazuje chłopakowi, który dołącza do sekty, zabić swojego ojca. Tak można najgorzej streścić Gwiezdne Wojny. Wiesz, w Fullmetalu pewien typ, który chciał zniszczyć świat, też niby został Bogiem. No, faktycznie coś takiego było. Kurde, ja poświadomie kradnę utry. I się to dobrze dla niego nie skończyło. No i później, jak tak powiedziałem, w ogóle to jest wyrok. W ogóle gdzie ja jestem? Dlaczego tych ludzi zabijam? Czy to jest obóz, który już powiedzmy... O, tak, oczyściłem. Tak, chcę iść tu, tylko potrzebuję łódki. O, a propos łódki, jest jedna. Kiedy będzie można nabyć tą twoją księgę? Wiesz co, obecnie pracuję nad streszczeniem. Tak, już jedną wersję streszczenia całej książki stworzyłem. Właściwie streszczenią zarys. Ale no... To jeszcze nie jest to... To chciałbym, żeby było. Dlatego, bo jeszcze dalej pracuję nad streszczeniem, nad biogramem. No te dwie rzeczy to każdy wydawca musi otrzymać.
Jednak skończę biogiem i ostateczną wersję streszczenia, to wtedy będę pisał do wydawców i wkrótce wydam mój hit, który jest najwspanialszy na świecie. W zasadzie wydałem to. No właśnie mówię, że no, zanim to zrobię, muszę napisać biogram i streszczenia, a to no z tym jest trochę problemu. Ej, Kowalski, no siema, Leo. Siema. Co ja miałem mówić? I jak gadaliśmy sobie tak z kumplem na temat tej książki mojej, to w końcu powiedział coś takiego, że ta moja książka, ten zarys fabularny, ten najgorszy zarys fabularny, jaki może istnieć, kojarzy mu się nieco z pewnym anime. Dokładnie Mirai Nikki. Więc tak mi się zapaliło światło, kurde, czy on ogląda anime i o tym nie wiedziałem? No to ja tak sobie, kurde, myślę, a pogram sobie debila. I mówię, że kurde, no nie znam, no powiedz mi, o czym to jest, o co chodzi tutaj. No i tak mówi. Kurde, no nie wiem, może kiedyś zobaczę, choć nigdy mnie nie interesowały takie anime bajki, więc w zasadzie nie wiem nawet o co, czemu się ludzie nimi jarają, no. I uwierzył mi. Jestem mistrzem aktorstwa, jeśli ktoś mi uwierzył, że nie jestem ujbem. Nie ma, nie istnieje lepszy aktor ode mnie. Chociaż może ja, czy... Tylko nie, też się sporo wydawnictwa. No różnych. Ale ty, to nie jest typ książki, w której akcja ciągnie się nieskończoność, prawda? Ciężko powiedzieć. To nie hipcie. O. I crash. Drugi raz crashowało mi grę. W momencie, kiedy z hipopotamami walczyłem. Dobra. Tylko chwilkę, czad mi się wywalił. W ogóle. Idź, kiedy Wolfgang próbuje nie być weebem? Ale nie, chciałem powiedzieć, że jednak oglądałem to Mirai Nikki, ale nie. Tak mi się spodobało udawanie bycia normalnym. Jeśli będzie nudna lektura, to rzucam w chuj. Ja chcę akcji. Znaczy tak, powiem ci tak. Już w pierwszym rozdziale są hektolitry krwi. W połowie książki tej krwi jest więcej. A mniej więcej tak na samym końcu umiera około 40 tysięcy ludzi i potworów. Także no, to tyle. Akcja jest, seksy są. Wedo czytał kawałek, więc on wie, o czym mówi. Czytał kawałek. Co się mówić? Znowu coś miałem mówić i zapomniałem. 40 tysięcy? No tak wiesz, no przykładowo podaję. Pewnie w pierwszym rozdziale zawarty jakiś rdzeń lore. Jakiś masowy lore nawet czy coś. Otóż zdradzę, powiedzmy, taki spoiler dotyczący drugiej odsłony, nad którą teraz pracuję. A propos. Czy coś takiego. Poprawiałem dzisiaj w robocie drugi rozdział, drugiej części. Nie wiem, coś tam widać. Wszystko jest pozakreślane, pomazane. Komentarze dopisywane i będę musiał to pozmieniać. Ale nie, taki malutki spoiler. W prologu do drugiej części jest właśnie to demon, o czym piszesz, czyli masowa wojna. Wojna masowa, o kurde, muszę iść do toaletyku, powiedz zrobić. No masowa wojna, krew, flaki, nienawiść. To jest właśnie w prologu do drugiej części. I podoba mi się to. Akurat to mi się spodobało. Jak dawałem mojej siostrze do przeczytania ten prolog drugiej części, to powiedziała, że no, kurde, no to jest tak mroczne, to jest tam wie tak grozą, że nawet Stephen King by się tego nie powstydził. Spodziewałem się kilku bilionów, a nie, że tak słabo. Wello, poczekaj do trzeciej części, Wello. W trzeciej części to zginie jakieś 8 miliardów ludzi. Nie, że tak słabo.
Fajne. Muszę iść bardzo grzykowi. Stephen King gardzę. A ja nie czytałem żadnej książkiego. No, wiecie co, bo ja nie wytrzymałem, muszę iść do toalety. Ja muszę po prostu lecieć do toalety. Zatrzymuję na chwilę czas. Nagrywanie nie włączam i wrócę za 5 minut. Byłem pewny, bo może tak ciśnie, że po prostu nie dam rady. Po prostu muszę lecieć do tego gibla. Bye.
Gajuś. O wiele lepiej. Jak nowy Bóg. Szanowni Państwo, takie ci jest, nie było. Łaso, 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 BitConnect! No, także wróciłem, halo, halo, jak się bawicie? Co w górę, kto jest? Jesteście halo? Czy uciekliście? Spokojnie, przez strumyk nie przychodzi zapach, więc nie poczujecie tego. Okej, okay, dobra. Także... Czasem jest kamiamy i lecimy z asesinem dalej. O! Jest Leo. A czy pozostali jesteście? Czy was też nie ma? Okej, okej, zdjęcia. I... Tak, tu miałem iść chociaż. Znaczy wejdę. Wejdę. Na kunia i... O! Jest, to jest żywy jednak. No i o czym my w ogóle mówiliśmy, bo zgubiłem wątek. Nie wiem, czy tam się coś pytaliście, coś tam... Widzieliście? Gdzie jest moja w ogóle płotka? O, tu jest moja płotka, zobaczcie. O, jest, napędziła się. Wolfgang, jak tam postępy planu odnośnie powrotu? Ciągle o tym zapominam. Ciągle zapominam o kim będzie plan. Stop your shit! Go nie do chuja waflu. Spoko demon. Dobra. Przyznam wam się do czegoś. Niby mówiłem, niby wiecie, no mówiłem, że no zagram tego Nira, jak zdobędę platynę w Batmanie, tyle, że no nie zdobędę tej platyny w Batmanie, bo mi się nie chce zdobywać platyny. Ale prawda jest taka, że no ja zacznę Nira od razu, jak skończę Batmana. W tym, że no teraz będę jestem dzień w dzień w robocie przez najbliższe dni, więc nie będę miał kiedy grać w Batmana. Także no, rybka. Ty, chuj trąbka teraz. Nie, ja demon mam swoje zasady, ja mam swoje okulary. To są w ogóle za ogranicza. Nie wiem, takie sobie wymyśliłem. Tylko będę robił tyle, że nie będę miał czasu na Twitcha. Czas się zawsze znajdzie, co? Możesz grać w 3 gry równolegle. W tym przypadku 4, bo trzecią gierą jest pierwszy ja ciebie Gothic 2. Gothic 2, którego w ogóle nie gram. Więc no optymalnie to są dwa tytuły. Optymalnie dwa tytuły są... Optymalnie dwa tytuły najlepiej obgrywać. Cieszcie się w ogóle, że zamierzam zagrać. Czy mógłbyś dzisiaj zacząć? Jest to... Niby mógłbym, ale boję się jednej rzeczy.
że jak zacznę Nira, to ta gra okaże się być tak dobra, że no będę chciał w nią grać dalej i dalej i dalej i nie skończę ani Batmana, ani Asasyna, ani Gothica, więc no. Chciałem po prostu zobaczyć twoją reakcję na początek. No spoko, 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 no. Jezu, jak się uda, jak ten nie będzie streamował, to ja będę streamował Batmana dzień w dzień. Może nie wiem, jeden dzień poświęcę całkowicie na Batmana. I go przejdę wtedy, w ten jeden dzień. Taki maraton Batmana zrobię. Tak kiedyś zrobiłem z Batman Arkham Origins. Ale to mówię, muszę mieć czasu, bo tak, jutro idę do roboty, pojutrze idę do roboty, w niedzielę idę do roboty, w poniedziałek nie idę do roboty, ale niestety mam załatwienia. Raz w mieście, dwa muszę iść do dentysty. We wtorek mamy, w środę mamy robotę, w czwartek mamy robotę, w piątek mamy robotę. Także no, rybka. To na gier, cieszcie się. Nie wkurwiłem. A to tak na serio nie będę miał czasu, jak robota się będzie kończyć 21-22. No zobaczy się, zobaczy się. Triggerowany. Dobra, to zrobimy, wiecie co? Zrobimy tak. Jeśli Torrent odda mi strumyczka w sobotę, to w sobotę przejdę całego Batmana. Zrobię maraton z Batmana, skończę go w jeden dzień. Zostało mi tak 6 godzin do końca bodajże. Także skończę w te 6 godzin na 3 nie wiem, grania po 2 godziny, przerywanie po kilkanaście minut. Przejdę to w jeden dzień tego Batmana. No i zaczniemy. No wszystko, wszystko proszę ciebie zależy od tego, czy będę miał okazję zrobić strumyczka w sobotę. Naprawdę, ja mam teraz dzień w dzień robotę, więc nie będę miał. W sumie od dzisiaj. A też nie ukrywam. Chwila. Dwa punkty. I tak. I nie ukrywam, że no. Swojego czasu, z tych wolnych dni, chciałbym przeznaczyć no, na poprawianie i pisanie dalszych rozdziałów drugiej części mojej książki. No. To jest jeden z moich największych priorytetów na razie. To chyba jedyna rzecz, na której mi najbardziej w życiu zależy, że tak powiem. No i w sumie muszę ogarnąć w końcu ten biogram i... I streszczenią zarys do końca. To musi być po prostu perfekcyjne. Ale ten w sobotę robi. Ten robi na Justin, więc masz wolne. Jesteś pewien? Jeśli tak, to spoko. Jeśli tak, to spoko i skończymy w sobotę. Skończymy w sobotę Batmana, zrobimy maratonik. No i zaczniemy Nira, nie wiem, no, jak będę miał jakiś czas. Czyli jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu już będzie. Zadowoleni? Nie jestem, nie byłem i nie będę cierpliwy. No właśnie, ja mam teraz poniedziałek, sobota w robotę. Poza tym będę lutował, ile wlezie. Dobra, względnie. Książki nie puszuj, bo co nagle to po... A ta gra to nie książka, to gra już dzisiaj. Może no... Jeśli mam być szczery, to pisanie sprawia mi większą radość niż granie. Mógłbym na przykład, nie wiem...
mógłbym na przykład rzucić bieganie, mógłbym rzucić oglądanie filmów czy seriali. Nawet muzyki mógłbym przestać słuchać, byleby tylko móc pisać. Dzisiaj trochę czasu, może zagrać do pierwszego zgonu. Daj ci 28 minut i ciebie cofnie do początku. Co? Ale o co chodzi? Czy ty mi właśnie spoilowałeś początek gry prolog? Bo z tego co napisałeś, rozumiem, że no... Główny bohater umrze po prologu. Zostanie wskrzeszony, mocniejszy. Leksujem czasem jest. O, dobra, jest. Dziewiąta. Tym bardziej, że musiałbym przełączać Gipsoła. Musiałbym sięgać po płytkę, która jest no jakiś med ode mnie. Ale nie wymagajcie ode mnie z niemożliwego. Nie bądźcie sadystami. Nie, czy wiadomo, że każdy z graczy ginie w prologu? Bo nie gram aż tak dużo sterowania spoilerem. No dobra, skoro tak to w sumie ujmujesz, no to faktycznie to nie jest jakiś spoiler. Idę sobie statek upolować. Robiłeś to ile razy, że dasz radę w dzień, ty się postarasz. Użytkownik Mr. Torrens napisał, ty kiedyś skończysz tą grę. LOL. Mówisz asasyna? Wozgeniak, jest tylko jeden sposób, byś sam mógł się przekonać, czy to był spoiler, czy nie. Nie triggeruj mnie demon, nie triggeruj. Nie wiem, jak będzie speedował. A czy kiedykolwiek skończę Assassina? Wiesz co, jeśli mam być szczery, to zostało mi jeszcze, tak patrząc na tą mapkę do odkrycia, 4, 5, no około jakieś 15-20 godzin do końca gry. Nie, 40. 40-50 godzin jeszcze mi zostało do końca. Dlaczego tak mówię? Bo poza streamem, zaznacz mi tą łódkę. Poza streamem na VOD offline będę nagrywał te mapki i robienie tych mapek. A poza tymi mapkami, już na streamie, będę polował na słonie, będę umierał jak w Dark Soulsach. Będę na streamie polował na łowców, którzy są no takimi bossami, jakby nie patrzeć. Na streamie obgram dwa DLC, więc jak już przejdę grę, ogarnę to wszystko, o czym teraz powiedziałem, jeszcze zrobię dwa DLC, ukończę je, wtedy będę mógł powiedzieć, że skończyłem Assassina, dostanie status ukończony na 120% na MGSL-u i wtedy już no, koniec będzie tej gry. Tak. Co wy tu w ogóle pisaliście, bo nawaliście tyle tych wiadomości. Na ile to jest godzin? Jakby nie był poczniaków, to by skończył 15 godzin temu. No ale ja mówię, no ja to będę jeszcze robił 40-50 godzin tą grę. To jest taki never ending story. Takie, nie wiem.
Sim znia teraz. Jutro gramy w coś ciekawego. No, 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 no. Bit Gostyń! No, także no... Także jak mówiłem, no w sobotę zrobię maraton z Batmana. I w sobotę ukończę tego Batmana. No i za Batmana skoczy Neil. Tylko kiedy ten Neil nie będzie? Pewnie w przyszłym tygodniu. Cierpliwości, moi drodzy. Cierpliwości. God's here, are vigilant. There you are. Stay there. Hey. A gdzie nie wie po robocie? Wiesz co? Zobaczę, co mam w niedzielę. Znaczy, no, na co idę w niedzielę do roboty? Bo jeśli skończę wcześniej, to... Czemu nie? Chyba nie zapisałem. Pobrane. A nie, jednak mam. Czekaj, w niedzielę 11:00. W niedzielę jest bardzo duża szansa to, że skończę o 17:00. Czyli w domu będę po 18:00, więc streama będę mógł zrobić koło 19:00. Czyli jeśli w niedzielę będę mógł zrobić streama, to o 19:00. Jeśli o 19:00 nie zrobię streama, to znaczy, że no, streama po prostu no, nie będzie. I wtedy bym zaczął Nira, okej? Wszystko zależy od tego, jak mnie, czy będą mnie trzymać w robocie. Jeśli nie będą mnie trzymać i wyjdę dość wcześnie, to jak najbardziej będzie koło tej 19:00-20:00 Niry. Półtorej godzinki, tej godzinki, zobaczymy. Zależy wszystko zależy od tego, jak ta gra będzie dobra. No a jeśli no nie przetrzymają, to nie będzie. No. Jest jakie kanały, jakie bagno. Czy to jest Louisiana? Odpal dzisiaj początek, możesz, proszę. Nie, nie zrobię tego. Hey, what? Niby faktycznie no za... Niby faktycznie no za Nira odpowiada... Odpowiada Platinum Games, które odpowiadało również za Metal Gear Rising Revengeance. Grę, przy której się po prostu popłakałem ze szczęścia. No ale... Ej, gościa, ci pomogłem, oni cię zabijali, jak co? Będzie, że no jest 9:00, no a chciałbym jeszcze troszkę mapki podkrywać tutaj. Dzięki za follow. Hej.
że ja jestem takim prorokiem jakby. Powiedziałem dzięki za followa, zanim pojawiła się informacja na czacie o followu, followuję i na Steamie. Ja przewiduję przyszłość. Ja wiedziałem, że ten follow będzie dany. Hej. Best not to draw attention here. Die! Oh, wow. I'm wanting me! Aha! Yeah! Hej. Walka łuczników na murze. Łucznicy! Donaj na nie dzisiaj trzeba. Wiesz co, niby taki donaj mógłby mnie zachęcić. Sęk w tym, że mnie nie zachęci. Dlaczego? Bo ja nigdy nie dostanę tego z donajta. Także taki donaj by mnie tylko, nie wiem, no... Zdemotywował? Ale dzięki zachęci, dzięki zachęci. Pomysły macie dobre. No, kwestia jest też taka, że ja to mam na bardzo wcześnie do roboty. Nie chciałbym, nie wiem, zapuszczać na jakimś grę, która no, będzie trwała cholera wie ile. Oj, Wejo, kusisz! Kusisz! Nie kuś, ja jestem naprawdę łasy na pieniądze, i bardzo łasy na pieniądze i jestem gotów się sprzedać. Sprzedać swoje przekonania i postanowienia. Także, nie kuś! Nie kuś! A z drugiej strony, no niby... Z drugiej strony niby chciałem teraz po strumyczku... chciałem teraz po strumyczku coś poprawiać, no... Wiecie, żeby ten rozdzielić do końca. No poprawiłem 4 strony dzisiaj w robocie. Tylko najść teraz te poprawki na maszynopis wordowy. I stworzyć kolejne poprawki. Taki miałem plan pierwotnie na dzisiejszy strumyczek. Pięćset pufek wystarczy. A po co mi twoje pufy? Ale po co mi twoje pufy, Wejo? Jak ja bym chciał, to ja mógł sobie nawet 5000 dodać. Jednym kliknięciem. Jestem Bogiem, zrozum to. A propos, tak z ciekawości... demon, jeśli jesteś. Jak już wcześniej mówiłem o tym w mojej rozmowie z kumplem. No tak, zapytam się ciebie, czy ty widziałeś może Mirai Nikki? Bo ostatnio zauważyłem, że zacząłeś przechodzić na ciemną stronę mocy, więc jestem bardzo ciekawy. Czy widziałeś to?
Chwila, co ja mam zrobić? A, przyjąć zadanie poboczne. No, określenie Mirajniki jako ciemna scena mocy jest dość ciasne. Znaczy nie. Ja jako ciemną scenę mocy mówię ogólnie na zbiorowisko ludzi, którzy dopuścili się takiego nicnego czynu jak oglądanie anime. Ale nie, jeśli jest to, ja mam być szczery, to Mirajniki to jest jeden z moich ulubionych animu. Także... jest świetne. O, okej. Okay. Zróbmy to zadanko główne w takim razie, albo przynajmniej zacznijmy zadanko główne robić. Ah, look who has returned! Bajak of Siwa. Perfect that you have met us in Heraklion, city of wine, women. Whatever a magi like you desires and deserves. Już go lubię. To the queen. Bajek, you arrive at an opportune time. Cleopatra, I'm still looking for the men who killed my son. The order is neutralized. Was my hunt for me or for you? I have two more names. The order can't be... And how many more names after that? As many as it takes. I wish to bring my son to the afterlife where he belongs, not... Ah! I like you, Cleopatra. But the royal matters that seduced my wife do not sway me so. What does the badge mean to you? Have you forgotten? This badge means more to you than it does to me. This is not one man we are fighting. Nothing ends simply. Aya has understood that you have a new reality. I am your pharaoh. You are Magi to all of Egypt. Follow me. We have a gift. Miecz ma dla mnie. No dobra, ale pociąg Mijaniki spada około 2/3 historii i leży aż do... Okej. Tu się zgodzę. Tu się z tobą zgodzę 100%. To ten masz rację. Ty byś sobie wraca fajnego. Czy ty... Nie, współpracuję z nią. Our land is being oppressed greatly. Chyba razem zakładamy zakon asasynów. Yes, Bajek. The two new names, the Jekyll and the Scorpion, are within my brother's inner circle. We believe they are the ones behind the attempt on my life. An attempt on your life? By your brother's Philakis? Hard to tell. A Gabiniani. One of Septimius' warriors. They form a militia 2,000 strong. I had hoped to ally with them. With Septimius? The Roman lug. He leads them. Yes, the dreamer who posits himself as truly Egyptian, and yet sends a man to murder me. Not very Egyptian, if you ask me. Aya feels he is working for the Order, and has a proxy here named Venator. Perhaps he is the masked one that forced my son's death upon me. Nie, raczej nie w takim sensie, Wojo. Nie są tak powiązani. Coś się chyba zepsuło. O. To się nazywa Friends with Benefits. No. Fotuo! Just kill me already, you coward! Here is your gift. He's in the order of ancients, like Septimius. We found him snooping around the villa. We think he knows who killed your son. My brother Septimius killed your son, and I don't give a shit! Shit-giving is my job. I just fucked those twins up, Venator! Enough for you.
I will press him for more information. I suggest you visit the brothel in town. Yes. Go dig through this Dionysian town and unearth the plot against us. Jezu, jak ta Kleopatra została paskudnie zrobiona. Ta mimika i twarz, przecież to jest gorsze niż... To jest gorsze niż w przypadku... Chciałbym powiedzieć Andromedy, ale to jest niewykonalne. No, ale to jest na poziomie Telltale. Ta mimika, te twarze. Trzeba tak ciężko zrobić tak dużo mimik, jak jest, nie wiem, na przykład w Wiedźminie, w Hellblade. To nie jest takie trudne. Chyba. Zdolności. Brakuje mi wciąż jednego punkciku. No i wszyscy ludzie znikli. Dobra, skoro tu już nikogo nie ma z sumyszku, to odpalę Nira. Ja wybrał opcję, nie odpowiadaj. No widzisz, ten zepsuty model postaci też nie odpowiada. Może to nie była zmyłka. Może. Co klucz? Może. Naprawiła się postać? No w pewnym sensie. Wait. You're not with the Gabinianis, are you? No, I am not. I am a Magi. Whoa. Magis used to come here all the time, but not recently. Who do you work for then? Cleopatra. I heard she was in town. Well, a Magi working for his pharaoh. You must have gold to burn. I would like to speak with your legendary twins. Speaking is what you call it. I suppose we all have our thing. The twins are going to cost you if you want to speak or anything else with them, Magi. No spoko, spoko, zapłacę ci. Jestem bogatym człowiekiem. Make yourself comfortable upstairs. The twins will come for you. They had a rough night yesterday, so don't speak too hard with them, hmm? Rozmawiać. Oj, będziemy rozmawiać, oj, będziemy rozmawiać. To nie jest content, jaki się nadaje na Twitch. You wanted to speak to us? I'm looking for a Gabiniani named Venator. Shh, do not say that name. He's a naked Iadet. I won't hold my tongue for that monster. Everyone is scared of him, but you should kill him. He's staying at the top of the square. You won't be staying anywhere ever again. Level 90. Hej! To ile mi zostało expa do setnego levelu? Muszę wylevelować ten poziom. Niektórzy idą w speech, niektórzy idą, nie wiem, z destruction, niektórzy idą w illusion, a ja idę w studyje. Został mi jeszcze jeden poziom. Ile mi tego dostało? Często się widuję, jak pracują wedle odpowiedzi tej typiary. No. Ale chłopie, przecież Bajek ma żonę. Bajek, ten główny bohater, on się tak się nazywa. On jest żonaty. By Anubis, this place has been busy. Venator does not work alone. This place smells like a swamp. Broken dishes. No wcześniej tak. Foul play. Ezio już wywali się w pierwszych minutach. No ale Ezio to był Włoch, który no był niewyżytym seksualnie
młodzieńcem. A to już jest, nie wiem, 30-40-letni chłop, który ma żonę i no, zamordował własne dziecko. Niechcący, bo niechcący, no ale mimo wszystko. Blood on the walls. This Venator is sick. What have you and your men been up to? Target practice on Cleopatra. Venator is training his Gabinianis for an assassination. Zanim gra się rozpoczęła. Ano. No. O kurde, wąż! Wąż! Nienawidzę węży. Lutz, lipstick, a to Medjay to znalazł są. Ale to dziecko listonosza. Well, women of the street here. And Roman regalia. Kto wie? Odd. Ezio był swoim... Seems Venator wants his men to mix well. To w sumie akurat prawda, demon. Jak mogli zrobić tak chory element, tak stać taki chory element stracić do bie. I widzę, demon, że ty również, jak ja, potrafisz tworzyć najgorsze z możliwych streszczeń. Oboje posiadamy ten dar. Enough oil to burn down the whole city. Co im planują miasto podpalić? My gods. A crafty plan. One of the men is posing as a woman. Must be to infiltrate the palace. Posing as wine merchants, they will dock and set a fire to cause a panic. With an archer ready to pick up the queen in the confusion, somewhere high. Venator, more than just one of Septimius' dogs. You have your own puppets within the order. I have to find them before they strike. No dobra, zabij łucznika, zabij szpiega, zabij latarnika. Alexis! He was an imposter. A Roman man who wants to kill the queen. I am doing you a favor. Never a dull moment in this town. Chcieli zabić królowę. Where is the queen? Gdzie jest królowa? You must find the queen. No i my też szukali królowej. Był taki gościu, który znał drogę i szukał królowej. Ciekawe, czy na tego tegorocznym pylkonie będą ludzie szukający drogi. I must be careful now. Assassin's Creed in nutshell. No i zostało mi zabić tylko latarnika. No dobra, nie, ale naprawdę no. Origins, Assassin's Creed Origins, przynajmniej w wersji PC-owej to jest jeden wielki babol techniczny. I to po prostu nawet nie uda się tego wytłumaczyć moim sprzętem.
Bo jak już mówiłem, no byłem na IEM-ie, jak wiadomo. I było tam takie stanowisko, że taki duża część należąca do Intela, oczywiście, gdzie... Była duża część od Intela, gdzie na jednym z high-endowych sprzętów, no wiadomo, 4 GTI w 1080 Ti, 10 Ryzenów najnowszych i wszystko takie było podłączone do tego kompa i był na tym ojechany Assassin. I ten Assassin na tym high-endowym sprzęcie... Chodził, proszę ja was, w 15 klatkach. Czyli w większej ilości klatek niż u mnie. Dlatego jak mówiłem, no Ubisoft nie potrafi. Ubisoft nie potrafi w optymalizacji gier. No i dobra, trzeba zakończyć to zadanko, i zakończam Assassina na dzisiaj. Bo w sumie strasznie dużo dzisiaj obiłem. No i dobra. I zaraz po Assassinie zdecydujemy, czy kończymy strumyczkę. I idę poprawiać ten kolejny rozdział. Czy może jednak... No wiecie. Aya! My love! Zakończę strumyczkę. Where were we, Bayek? Bayek! Ah, you smell of the sea. The high seas have taken me for some time, but now I'm yours. Move! Złapała! Szałę w rękę. Ja szanuję. Chroncie królową. Ale przed kim? Przed tymi, nie wiem, zepsutymi modelami? No dobra, jak mam? O, co się dzieje? Matys. Your queen is an unworthy bitch. That is no way to talk about a goddess. If you are a guardian of Egypt, the country will surely be dead in moments. Keep talking. You'll soon find yourself without a head. Did you stop by the brothel and see my handiwork? Your intimidation is sad. Come, let me give your car a break. You fool to all. You think you can change any of our plans? You will soon be dead. That is change enough for me. Death to Cleo! We are the Gabinianis, and Egypt is ours! Hurrah! My warriors were thwarted, but I shall not be. O, tu się nalicza licznik damage'u. Zdaje coraz większy damage. Fajnie. Umrzyj, że no nie umarł od trucizny. Okej. Okay. Hey, old man. Oh, are you injured? Just a flesh wound. Aye. I am fine.
Nothing hurts anymore. My mind is a riot. All I have is that I am pushed further. One more attempt to snuff me out. My queen, rest and remember. I do not need rest. This civil war is no closer to ending. I need a fucking throne. My throne rots in the hands of my brother. Instruct Foxidus to prepare ship. We head to meet Pompey. My last resort. You two go ahead and tell him we're coming. Take my red pill and shut up. Bayek, if we don't get to Pompey first, Septimius might. We will get through this. Apollodoros is coming with our wine. I have been praying so often. All is not lost. Relax. Cleopatra is still. We will get through this. Apollodoros is coming. Appears those Gabinianis left us a felucca. Kind of them. Idziesz? Ej, no. Panie Cero. A tutaj wejdziesz? Nie? Semba au. No chodź na ten statek. Sobie mamy iść na piechtaka. No dobra. A konia chociaż masz? Septimius is the shit eater. He is the man we must escort to the devourer. And of Potinus? He will be more fodder for the devourer. Coś ciebie za asesynka. And then we return home. We will only return home with Cleopatra in our company to show the Sea Ones what has changed, what we have changed. How are things on your trireme? Da, spróbuję na podce pojechać. Foxidas has entrusted me with. Poczekaj, mi się tam podka załaduje. In this reed boat. Dobra, no. Take advantage of these rare moments between us before your new job steals you away as savior of all Egypt. No nie wsiądzi na podkę. Jokes, but it is not funny. It is greatness I am after. This country is at civil war, one simply cannot deny it. Everywhere is misery. I love you, Aya. And we are Magi. We do serve and protect, but we work alone. I share your hatred for Ptolemy. But remember, Cleopatra is a Ptolemy. She is the better of two evils. No co za lebieda. We must serve greatness. What greatness do we serve now? We are parents. We were parents. I love you, Bayek of Siwa. But what are you all now? Zacząłem odnosić wrażenie, że ona zginie, a on zostanie asasynem. No. Chyba chodzi o tą łódkę. A jakby się ta łódka zepsuła, a ja w tej łódce utknąłem. Definitywnie w tej łódce utknąłem. Jaka ta gra jest? Ciekawe, to masz Wolfsgen. Czyli mamy rację, co? Nie, żeby mi to jakoś dziwiło, no. W końcu sam pisze genialne historie. Nie wiem, po co ja tu wlazłem, ale zobaczę. Jest coś fajnego. Jakieś fajne DLC do kupienia. Po co ja w ogóle tu wlazłem? No to VIP.
To jest właśnie asasyn. To jest właśnie asasyn. Ubisoft, Ubisoft, weźcie kurze, zajmijcie się tymi optymalizacjami. Ja się załamię. Dobra. O, 2 równe godziny na genia. Styknie.